Projekt grupy radnych, druk numer 407. Było to na... Znaczy projekt jest tutaj autorstwa przede wszystkim też Rafała Misia po konsultacjach, pomocy. Ja dzwoniłem, znaczy nie pomocy, ja dzwoniłem też, żeby się upewnić w pewnych sprawach. Prosimy tu o zreferowanie pana radnego Rafała Misia w druku 407. Państwo, przeznaczyliśmy pieniądze z niepełnosprawnych na dostosowanie przejść dla pieszych, jak również na budowę integracyjnego wózka donoskiego przy Świcznym Meissnera. Jeżeli chodzi o zadanie drugie, paragraf drugi, anuluje się zadanie budowy integracyjnego wózka do finansowania zadań priorytetowych, kwota 40 tysięcy. Urząd Miasta, SIGI i Spółdzielnia Mieszkaniowa Ogórek nie są w stanie dojść do porozumienia co do działki, na której miał być dojazd do tego ogórka. Spółdzielnia będzie protestować na wszystkie sposoby ustalenie tam zużywności. Samo procedowanie ustalenia zużywności będzie na tyle to, że nie ma realnej szansy, abyśmy te pieniądze z tej puli zdążyli wydać w tym roku. Państwo drodzy, pamiętajcie powiedzieć, skończyć tą wypowiedź przewodniczącym tej komisji. Dwie bardzo pilne potrzeby właśnie w odniesieniu do dzieci niepełnosprawnych w naszych dwóch placówkach, które mamy. Chodzi o modernizację łazienek wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych przy szkole nr 122 na Fiłkowej, jak również modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych przy przedszkolu nr 14 przy ulicy Muńskiej Boczty. Tam jest sytuacja taka, że dzieci, które są tam również na wózkach inwalidzkich, są po prostu noszone na rękach przez obsługę tego przedszkola, nie ma tam podjazdu tak naprawdę. Kwota 61 500 zł to jest kwota kosztorysu, który został sporządzony już jakiś czas temu i został teraz zweryfikowany dla tego zadania. Natomiast 32 850 zł jest reszta tych pieniędzy i też jest to kwota wystarczająca do zmodernizowania trzech łazienek, więc odpowiada to zarówno potrzebom, jak i zakresom tych dwóch remontów. Ten projekt był dyskutowany, czy idea tego projektu była dyskutowana na Komisji Infrastruktury, tak jak przewodniczący powiedział, również poddany konsultacjom i kontroli przez pana przewodniczącego w placówkach. Bardzo proszę państwa o przyjęcie, abyśmy mogli w sposób racjonalny po prostu wydać pieniądze, które mamy w puli dla osób niepełnosprawnych. Bo to chodzi o tą pulę. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Radna pani Małgosia Janiec. Czwarty, przedszkole 14, przy Muńskiej Bocznej chodzi o podjazd do jednego wejścia do przedszkola. Czy to było teraz sprawdzone, czy to istniało to w momencie, kiedy był obok placówek oświatowych, bo nasza prawdziwe schody były wyrażone, czy jest tam taki podjazd zainstalowany metalowy? Czy on będzie modernizowany już stały, czy też chodzi mi o to, że nie było tego problemu, prawda, że te pieniążki będą przeznaczone na inne zadanie, chociaż to przedszkole naprawdę wymaga bardzo dużego dofinansowania. Także żebyśmy nie mieli potem kłopotu, że trzeba będzie zmieniać z tego zadania na inne. Mówię tylko, że są tam takie metalowe podjazdy zainstalowane przy głównym rynku. Ostatnio były remontowane schody, bo to było wyrobione z brysu czy z czegoś tak działalności. Plastika, ale czy tak ostatnio wyremontowała taka ekipa takich podejrzanych panów, które jakieś bieneski, tam przyszały, przyszały, przyszły, bo już schodu dziecka, jak on się umożliwiał. No właśnie. Także jestem za, Proszę bardzo, radny pan Rafał Miś, Jacek Wojewódzko. W danych podjazdach takie odrywa tam są zamontowane dwie takie przełożenia aluminiowe i one nie spełniają żadnych wymogów, żadnych przepisów, żeby na chwilę czy cokolwiek. Schody były teraz zawsze interwencyjnie naprawiane, bo się rozsypują, natomiast ten zakres prac, tutaj ta modernizacja podjazdu uwzględni wyremontowanie tych schodów gruntowych, nie naprawy, wyremontowanie plus zrobienie podjazdu średniego po prostu z przepisami, zgodnego też z rozsądkiem, bo nie każdy rodzic ma po prostu siłę muzeum z dzieckiem nosić.
To jest wyjęte, bo kiedyś był robiony taki projekt modernizacji tego przedszkola i to jest wyjęty fragment z tego projektu, także później, jeżeli byśmy przystępowali do modernizacji przedszkola, ta praca nie przeszkodzi, będzie stanowiła po prostu wstęp do większych prac. Dziękuję bardzo, pan radny Wąs. Wypowiedzi mojego przedmówcy za bardzo się to, co chciałem zapytać. Dziękuję bardzo, pani radna. Ja chciałam powiedzieć tak, 61 500 to jest bardzo duża kwota. I przecież byłam nie w tym roku, ale 2 lata temu na przeglądzie. Wiem, że tam była dokonywana ekspertyza techniczna co do stanu budynku i opinia też. Sprawa jest z tego, co się praca też rozpisywała w sądzie, bo nie zapłacono za tą ekspertyzę i opinie takie, że ten budynek to w ogóle się sypie. Więc ja nie wiem, czy my mamy aż taką wiedzę, żeby takie pieniądze tam inwestować na podjazd, żeby w ogóle był budynek nie spełnia jakichś norm technicznych. I właśnie to grozi zawaleniem. To jeszcze może raz pan radny, pan musieli. Ekspertyza, która była przygotowywana przez panią konstruktor Magdę Adamczyk, jest ekspertyzą jasno cenioną też przez rzeczoznawcę jako pochopną. Ona opisała ten budynek i konstrukcję jako już stan katastrofy budowlanej, czego nie potwierdziły ekspertyzy i zrobione odkrywki. Pani Adamczyk napisała swoją ekspertyzę na podstawie fotografii oglądzin budynku, natomiast inspektorzy z i dyrektor Czarny zlecił po prostu zrobienie odkrywek domów konstrukcyjnych, budynków, fundamentów i tam sytuacja nie jest aż tak zła. Owszem, następuje rozszczepienie budynku po stronie wschodniej, tam jest część podpiwniczego, natomiast ten fragment, ten trzon budynku, przy którym jest główne wejście i ten podjazd próby, jest w stanie dobrym technicznie, tam na pewno nie będzie potrzebna ingerencja w konstrukcję budynku i te dwie sprawy nie wykluczą się ze sobą. Ja chciałbym jeszcze dodać tutaj do wypowiedzi pana Rafała Misia, że dzwoniłem tutaj do pani dyrektor z zapytaniem, czy, bo inaczej, jeszcze mam te pieniądze, mówić problem taki, że jeżeli przekazalibyśmy pieniążki, nie mając tam dokumentacji projektu, to by zostało w tym roku zrealizowane. Pani dyrektor poinformowała mnie, że ma projekt i dokumentację odnośnie wykonawstwa tego pojazdu, więc dlaczego mamy tego nie dać? A tutaj jest to co ja mówię, że państwo drodzy, to co i jeden kolega radny się o to nie wiem złości, czy uważa, że nie wiem, że mam czas na to, nie mamy czasu, musimy pieniądze jak najszybciej wskazać na inwestycyjne środki, cele. Wtedy będziemy w stanie spełnić 35% próg, tak aby Rada Dzielnicza mogła spokojnie podejmować swoje działania statutowe. Na dzień dzisiejszy, jeżeli po prostu część tych uchwał, które leżały i nie podjęliśmy, no tak jak kamery na czasie, inne rzeczy, blokowało nam te środki. Chcemy dojść do tego, aby spokojnie powiedzmy uruchomić te zadania i później będziemy. Proszę bardzo, już panem Dominik Jaskowicz. Co do przeszkola 14, ta sprawa wygląda tak, jak mówiłem kiedyś na sesji o tym, ale pewnie państwo nie szukaliście, czy też mailu gdzieś to było. W każdym bądź razie ja tam byłem zorganizowany z dyrektorem ZEO i z zastępcą dyrektora Wydziału Edukacji taką wizję lokalną. Na tej wizji postanowiono, że do końca, czy to gdzieś do 15 lipca będzie zlecona przez Wydział Edukacji nowa ekspertyza stanu tego budynku technicznego. Taka ekspertyza jest zlecona 15 lipca przekonania. Cały budynek z uwagi na jego stan techniczny będzie włączony do programu termomodernizacji. W ramach programu termomodernizacji zostanie wykonany na podstawie audytu energetycznego, na podstawie tej całej ekspertyzy projekt wykonawczy, mam nadzieję, jeszcze w tym roku. Tak, żebyśmy mogli przy okazji termomodernizacji tego przedszkola w przyszłym roku po prostu naprawić ten budynek. Generalnie sprawa jest załatwiona i to nie koliduje z tymi planami dzielnicy tutaj, które są dobre.
Dziękuję. Jeszcze chciałbym dodać, że pieniążki, które nam, chociaż pieniążki nam pochodzą 40 tysięcy, tutaj jest w paragrafie drugim, ze skleru przy ulicy Ślicznej Meissnera. No, ja po prostu nie mam możliwości, abyśmy realizowali, ja też dzwonię w tej sprawie do skitu. Nie mam możliwości, abyśmy realizowali w tym roku ten projekt. Nie mamy żadnej służebności do opinii. Sprawa toczy się w sądzie. Nie wiadomo, jakie będą rozstrzygnięcia, a pieniądze by chciały zostały zrealizowane, więc dzwonię do przedszkoli i też z drugiej strony właśnie do tego przedszkola przy ulicy Fiołkowej podjęliśmy taką decyzję jako zarząd. Ona zaspokojenie najpilniejszych takich potrzeb dla tych młodych ludzi, niepełnosprawnych, też pan są właśnie też jakieś ciaszki. No i wydaje mi się, że tu nie ma żadnych jakichś po wypowiedzi radnego Dominika Jaśkowca, Rafała, myślę, że wszystkie niejasności zostały wyjaśnione. Głosujemy. Wszystko będą głosowania, panie przewodniczący. Głosujemy. Proszę bardzo. Będzie kolega liczył? Jestem gotowy. Na porządku. To jest za poparcie projektu prawnej. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Kto jest przeciw? Nie ma. Nie ma. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta.